Gościmy dziś na otwarciu wyjątkowego miejsca. Jest to klub Quantum, który oferuje swoim klientom fizjoterapię, fitness oraz medycynę estetyczną. Co skłoniło Państwa do stworzenia tak wyjątkowego miejsca? No, muszę powiedzieć, że już praktycznie w naszym życiu tak to się dzieliliśmy, że ja interesowałem się sportem, natomiast moja żona głównie urodą i wydaje nam się, że jakby z pasji do tych obszarów życia udało nam się przenieść to wszystko na to miejsce i również te strefy tak troszkę są tutaj podzielone. Ja zajmuję się głównie fitnessem i tą częścią sportową, bardziej ruchową, natomiast moja żona tą częścią związaną z urodą, z kliniką medycyny estetycznej. Cała strefa spa, która jest w klinice, jest jeszcze dopełniona przez wellness, gdzie przed masażami mogą klientki przyjść sobie na saunę, później przyjść się wymasować, zrelaksować. Duża grupa też ma na tyle poczucie takiego bezpieczeństwa w tym miejscu, że nawet zasypia i dajemy im tą chwilę relaksu, że sobie odsypiają pół godziny, nawet godzinę i w ciągu swojego takiego stresującego dnia. A skąd w ogóle pomysł na połączenie tych trzech obszarów? Fitnessu, fizjoterapii i medycyny estetycznej? No, pomysł zrodził się w naszych głowach wiele lat temu. Ja myślę, że jakieś 15, ale wtedy byliśmy jeszcze bardzo młodzi i piękni i nie mieliśmy ani czasu, ani pieniędzy na realizację. Natomiast w którymś momencie, w takim etapie naszego życia, zauważyliśmy, że chyba to jest ten moment. I oczywiście w pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z tym wszystkim, co jest w Polsce, tak? I zauważyłem wspólnie z żoną, że praktycznie nie ma takiego miejsca, które sobie gdzieś wyobraziliśmy. Wówczas zaczęły się podróże po całej Europie i chyba jakąś tam inspirację znaleźliśmy w Londynie, w dwóch klubach, aczkolwiek i tak w tych klubach ta część medycyny estetycznej i rehabilitacji nie była tak bardzo rozwinięta jak u nas, więc myślę, że na pewno w Polsce to jest jedyny taki koncept. Jest to również zdanie naszych klientów. Myślę, że około 30% są to cudzoziemcy i rzeczywiście z ich ust komplementy, iż jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, które widzieli w ogóle na świecie, podróżując, pracując w różnych krajach. No to jest jakby ogromna radość i pewna duma, tak, że udało się również w Polsce, w Śródmieściu, tutaj na ulicy Pięknej 15 stworzyć takie miejsce. Co wyjątkowego w ofercie medycyny estetycznej mają Państwo dla klientów? Wyjątkowość kliniki podkreślona jest głównie przez ilość sprzętu i technologii. Praktycznie klient, pacjent ma do wykorzystania wszystkie rodzaje technologii w tej chwili, które są zarówno w medycynie estetycznej, jak i w kosmetologii. Łączymy terapię, rozwiązujemy w zasadzie większość problemów, nie używając skalpela. To jest nasza największa zaleta. Odmładzamy, upiększamy. I na pewno te osoby są z tego bardzo zadowolone, cieszą się i pocztą pantoflową dalej rozsyłają wici o tym miejscu. Na pewno wśród klientów jest wielu panów. Czy panowie mają też specjalną strefę piękna? Dla nich w zasadzie był stworzony pokój, gabinet, gdzie mogą zrobić wszystko. Począwszy od pedikuru, manikuru, o zabiegi zarówno kosmetyki pielęgnacyjnej, kosmetologicznej, jak i medycyny estetycznej. Jest on wyposażony w odpowiedni sprzęt, głównie charakter. Jest w takiej kolorystyce typowo męskiej, brązowo-czarnej, to co oni lubią. Panowie ćwiczący intensywnie w jakiś sposób nadczerpują swojej urody i jesteśmy w stanie im w ten sposób pomóc dzięki produktom Nuvimen, która w tej chwili weszła na rynek. Jest to szczególna koncepcja dla panów, zarówno pod względem pielęgnacji, jak i już bardziej zaawansowanych zabiegów medycyny estetycznej. Kto głównie korzysta z oferty Państwa klubu? Muszę powiedzieć, że tak jak wspominałem, już około 30% z członków naszego klubu stanowią cudzoziemcy. Są to osoby bardzo aktywnie podróżujące po całym świecie i tutaj znalazły w Warszawie właśnie na ulicy Pięknej 15 swoje miejsce. W większości, jeżeli chodzi o osoby z Polski, jest to wyższa kadra menedżerska, są to wolne zawody. Ewidentnie nie jesteśmy klubem masowym, nigdy nie będziemy, chciałem to podkreślić. Jesteśmy troszkę firmą rodzinną, jakość jest na pierwszym miejscu. Jest to odczuwalne, myślę, już od samego wejścia. Jeśli chodzi o kosmetologię i klinikę i medycynę estetyczną, praktycznie to jest dla osób, które świadomie korzystają z dobrodziejstw, z nauki i tego, co w tej chwili się zmieniło w medycynie estetycznej. Głównie chodzi mi o preparaty, które używamy, sprzęt.
Są to osoby, które chcą się odmładzać, pielęgnować przez dłuższy okres czasu. Prowadzimy określony plan dla nich. To nie jest plan na miesiąc, dwa, tylko co najmniej na 2, 3, 4 lata do przodu, tak aby zachowały swoją młodość, urodę i dzięki ćwiczeniom, dzięki korzystaniu tutaj z części też wellness i kosmetologii, medycyny estetycznej, bo są w stanie kompleksowo o siebie zadbać i przedłużyć swój taki zdrowy styl życia w oparciu o to, o naszą filozofię. Jest to typowe miejsce takie, gdzie dbamy o duszę, ciało, no i o dobre samopoczucie każdego. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.